Czasem jest tak, że to telewizja przychodzi do internetu i tak się właśnie dzisiaj wydarzyło. Dorota Wellman, witam cię serdecznie. Dzień dobry, przyszłam do internetu. Przyszłaś do Viwy.pl, bardzo nam jest miło. I tak wiesz, zazwyczaj nie wiadomo jak przedstawiać tak fantastycznych gości jak ty, no bo jak się tyle osiągnęło i każdy już jest rozpoznawalny w każdej po prostu minucie swojego życia, to jak to w ogóle opisać? Czy to, że jesteś tak znana, to jest twoja zmora, czy błogosławieństwo tak na co dzień? No, to jest część tego zawodu tylko i wyłącznie. Jestem tak naprawdę znany, to jest Robert De Niro. Pojedziesz na świecie, wyjdzie i wszyscy, o, Bobby. Ja jestem po prostu znana z telewizji, tylko tyle. Ludziom się po prostu wydaje, że jak na przykład teraz dużo czasu spędzasz w Krakowie, zaraz zdradzimy dlaczego, to że może to jest męczące, bo jednak nie zawsze mamy ochotę akurat z kimś zrobić sobie zdjęcie. Jak ktoś ma z tym problem, to rzeczywiście ma problem. Jak zakłada ciemne okulary i czapkę z daszkiem, żeby go nie rozpoznać, to ma problem. Ale to jest część zawodu dziennikarskiego, część zawodu aktorskiego, a widzowie są naszymi pracodawcami. I ja szanuję pracodawcę. I pogodzenie się z tą zasadą to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, o której wiele osób powinno pamiętać. A poza tym ja lubię tych ludzi. Naprawdę, przecież przychodzą zazwyczaj w większości, w 95% do mnie ludzie, którzy chcą powiedzieć coś miłego, chcą, żebyśmy się poznali, chcą się przytulić. Są tacy, co przytulają się. Marcin twierdzi, że będzie robił medaliki ze mną i będzie je sprzedawał z korzyścią. No cóż tu jest tym złego? Czasami nie lubię tylko takiego pod tytułem niosę łyżkę do ust, a ktoś, ach, panie Dorotko, widziałem panią ostatnio w telewizji, ale to się też da znieść. Więc myślę, że nie przesadzajmy. To jest miła część tego zawodu. I zawsze raczej są to bardzo dobre intencje w tych kontaktach na żywo. Absolutnie tak. I jeszcze w dodatku można fajnych ludzi poznać. Z tym Krakowem powiedziałem dwa słowa, ponieważ spotykamy się między innymi dlatego, że prowadzisz nowy program, Kto to wie? Jeżeli dobrze rozumiem, jest to interaktywny teleturniej, taki teleturniej naszych czasów. To jest za dużo powiedziane. Za dużo. To właściwie nie jest teleturniej. Dobrze. Moim zdaniem to jest gra. Krótka, szybka piłka z naszymi widzami. Widzowie nie muszą przyjeżdżać do żadnego studia, są u siebie w domu, mają kamerkę internetową. Jesteśmy w internecie. Już się w pandemii do tego przyzwyczailiśmy, że to może też tak wyglądać i telewizja również. I gramy sobie w grę, w której można wygrać pieniądze łatwo, szybko i przyjemnie, żeby zrealizować marzenia. Nie trzeba mieć wiedzy ogólnej, encyklopedycznej, nie trzeba iść do milionerów i wiedzieć, jaki robak ma jaki ogon, a jakie żółwno robi, wombat, na którym myśmy się z Marcinem pośliznęli. Tak, tak. Bo kto to wie, że taki wombat robi żółwno w formie kwadratów? No ludzie. No. Hubert Urbański, jak mu wyświetlał na ekranie. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest wiedza dla wybranych, ale ludzie mają tam naprawdę niezwykłą wiedzę i się pięknie z nią pokazują. A tutaj są pytania intuicyjne, pytania o to, jak mogli myśleć i wybrać Polacy. Więc jest dużo łatwiej. To jest gra absolutnie dla każdego, kto skończył 18 lat. I to już niedługo zobaczą Państwo 5 razy w tygodniu w TVN. Ale żeby poprowadzić taki program, to jak to jest w Twoim przypadku? Powiedzmy trochę o tych kulisach. Po prostu Dorota Wellman odbiera jeden telefon i od razu nie, tak? Nie. Znaczy, u nas było tak. Zadzwoniono do mnie, że mają dla mnie propozycję programową i chcą, żebyśmy o tym porozmawiali. Jak przyszłam, dowiedziałam się, że to jest rodzaj gry czy teleturnieju, jak Państwo wolą, to powiedziałam, że nigdy w życiu tego nie robiłam. No właśnie. Nie umiem, nie wiem, jak to się je. Poproszę o zdjęcia próbne, co wywołało dosyć konsternacji dużo, bo rzadko kto, mając doświadczenie, tak jak ja, 35 lat w tym zawodzie, prosi o zdjęcia próbne, a ja uważam, że trzeba się sprawdzić w tym tak zwanym telewizyjnym formacie, zobaczyć, czy mi to leży i czy ja jestem do tego predestynowana. Jeśli nie, to zwijam ogonek i wracam do domu i nie mam z tym problemu. Zrobiliśmy dwa odcinki próbne, które mnie cieszyły, bo bawiła mnie bardzo ta zabawa i spodobała się tym, którzy o tym decydują. Bardzo się cieszę, że zrobiłam te odcinki próbne, bo uważam, że takie rzeczy trzeba robić, że trzeba zobaczyć prowadzącego, gości, scenografię, jak wszystko gra, jak my się w tym czujemy, czy dobrze się czujemy, bo jeśli będę to robić na siłę, to nic z tego nie wyjdzie, a ja tego nie robię na siłę, to mnie po prostu cieszy i bawi, szczególnie jak ludzie wygrywają pieniądze. Tak, i właśnie jak obejrzałam jeden odcinek, to zwróciłem uwagę, że tak jak nie wiedziałem oczywiście, że być może kosztowało cię to jakieś zdjęcia próbne i to, żeby siebie sprawdzić, bo jedyna moja myśl to była, no 100% Doroty w Dorocie robi to właściwie prosto z serducha i ludzie, tak jak ty fajnie mówisz w reklamie, nie przychodzą tylko po pieniądze, ale żeby też spotkać się z Dorotą. Bo to jest rodzaj spotkania. Poza tym zobacz,
ty masz swoich widzów, czytelników, słuchaczy, każdy w każdym medium mamy kogoś innego. Jaki kontakt my mamy z widzami? Mm-hmm. Jeśli mamy spotkania z widzami, takie bezpośrednie, zdarzają nam się, no to jest super bezpośredni kontakt. W większości przez media społecznościowe mamy opinie, tak, jakieś maile, no, kontaktujemy się. Ale jacy są nasi widzowie? Ja nie wiem, a ja teraz wiem. Bo pojawiają mi się twarze, pojawiają mi się ludzie z życiorysami. Mogę o nich opowiedzieć jakąś krótką historię ich życia, mogę posłuchać, jakie mają marzenia, więc wreszcie wiem, kto siedzi po drugiej stronie sznurka. To jest fantastyczna sprawa. Ja zapomniałem też w ogóle przez ostatnie lata o tym, że jest coś takiego jak te gry, teleturnieje. Moim zdaniem jest tego mniej. Kiedyś się śledziłem z uwagą większą i faktycznie poznawałem tych widzów, widziałem zwykłe życie, bo trochę ja czasem mówię o tym, że żyjąc w Warszawie, żyję w pewnego rodzaju bańce. I właśnie też taka myśl przyszła mi do głowy, po co właściwie 2023 rok robicie teleturniej? Skąd się bierze pomysł takiej produkcji? Bo przecież to nie jest tak, że te rzeczy, które oglądamy na wizji, to są jakieś po prostu przypadkowe, tylko pewnie jest to jakiś wynik badań? Wynik badań na pewno, ale myślę, że to jest większa myśl władz, które decydują u nas o kształcie programu, który się zmienił, bo zmieniły się władze. Pasmo popołudniowe było takim pasmem dokumentalnych, paradokumentalnych albo paradokumentalnych seriali pod tytułem Zabiłem twoją siostrę, która była moją matką i miałem z nią dziecko. Mniej więcej to w skrócie. Tak, takie są historie i coś tam jest. Był moment, kiedy widzom bardzo się te historie podobały i bardzo wiele osób je oglądało. Szacun, każdy ma prawo do swojego telewizyjnego wyboru. Nasi decydenci postanowili zmienić charakter pasma popołudniowego. Dać tam rodzaj gry czy teleturnieju, pewnie jakiś serial kryminalny albo inny, który będzie przyciągał uwagę widzów. Myślę, że to jest rodzaj jakiejś rewolucji, która będzie następowała i to jest pierwszy etap tej rewolucji, żeby dać jakąś krótką, ale małą, wesołą, fajną, lekką rozrywkę po powrocie z pracy. Będziemy śledzić, ale kilka już lat dobrych temu z magazynu Zwierciadło przedostała się do internetu twoja myśl o tym, że chciałabyś zrobić w TVN program Marzenie, który nie może dojść do skutku z pewnych względów. Potem jak były inspirujące kobiety, to ja nawet zadałem ci to pytanie, chociaż nie było mnie tam na żywo, ale nasz korespondent przesłał, czy to jest ten program Marzenie? I też powiedziałaś, że nie, że to jeszcze nie jest ta rzecz. Teleturniej na pewno jest pewnego rodzaju awansem i nagrodą i fantastycznym wyzwaniem. To dalej nie jest ten program Marzenie. Do czego zmierzam? Że zapytałem o tę sytuację Gosię Omę, wyjaśniłem o co chodziło i ona mi wtedy powiedziała, ale ja nie jestem zdziwiona, że się nie udało, bo telewizja nie jest od spełniania naszych marzeń. Zgadzasz się z tym? Tak, to prawda. My możemy sobie marzyć i możemy też część tych marzeń zrealizować w internecie na przykład, jeśli ktoś ma niedosyt. Ale telewizja jest, musimy składać oferty, musimy składać propozycje. My jesteśmy ciągle, powinniśmy być w procesie twórczym. Mam pomysł na takie wykorzystanie mojej osoby, mam pomysł na taki cykl, chciałabym jeszcze zrobić to. A co powie telewizja? To zależy od tego, kto tam rządzi. I rzeczywiście telewizja nie jest od spełnienia marzeń, ale czasami trafi się taki program jak nam Dzień Dobry TVN, tak, który spełnił bardzo wiele naszych marzeń. Pracujemy na żywo, pracujemy we dwójkę, pracujemy lata ze sobą. Możemy robić co chcemy, bo mamy pełną wolność w tym programie, która czasami źle się kończy, jak Państwo wiedzą, ale jest fajnie za to. Więc mamy już część spełnionych marzeń, ale każdy człowiek ma jeszcze coś, w czym chciałby się pokazać. Dobrze jest mieć marzenia, bo kto ma marzenia, ten żyje. Kto ich nie ma, przestaje istnieć. No, a że w telewizji jest tak, że one muszą łączyć się z tym, co faktycznie pokazują badania, to już jest inna sprawa. Oczywiście. Wtedy tam padło jeszcze takie zdanie, że oni nie wiedzą, co tracą. Czy wśród tych nich był też pan Edward Miszczak? Nie. Czy on zawsze był za tobą stał i gdyby Edward mógł, to by ci uchylił nieba? Ja miałam bardzo dużo szczęścia. Na początku swojej drogi telewizyjnej spotkałam najpierw Pampersów, ale to już zapomnijmy. Okay. Potem Ninę Terentiew, która bardzo wpłynęła na moje życie i jestem jej dozgonnie wdzięczna. Potem Mariusza Waltera, przedtem już go oczywiście znałam i współpracowaliśmy, ale na dłużej pana Mariusza Waltera, który był naszym prezesem. I tu uważam, że to był prezes, który szedł po korytarzu i mówił, świetnie to zrobiłeś, a w tym wywiadzie bym to poprawił. Czyli masz wrażenie, ktoś cię ogląda i ktoś ogląda twoją pracę. I Edward Miszczak, który wiedział, jak ludzi obsadzać, jakie osoby gdzie włożyć, do czego są predystymowane, a do czego nie, w czym są dobre.
I moje szczęście spotykania ludzi, wspaniałych ludzi telewizji, myślę, dało też ten efekt, że ja wiele lat pracuję, bo trafiałam na ludzi, którzy wiedzieli, co ze mną zrobić. Oni nie wiedzą, co tracą. To oczywiście było w formie żartu, ale ja jeszcze mam inne cechy, których nie zdążyłam czasami pokazać na ekranie, ale ja to zrobię. Wcześniej czy później jeszcze to zrobię. Jak? Nie wiem, ale ja jestem pełna wiary w to, że jeszcze mi się uda. Przy tym przejściu Edwarda Miszczaka do innej konkurencyjnej telewizji, wszyscy oczywiście pytają o tę zamianę miejsc. Magda Gessler powiedziała w jednym z wywiadów mojego serdecznego kolegi, że ona nigdy do Edwarda Miszczaka w kolejce, żeby mu składać życzenia, nie stała. Pytanie brzmi, czy ty kiedyś w tych kolejkach stałaś i o co chodzi, że ta osoba wywołuje tyle emocji? Nie mam zielonego pojęcia. Składaliśmy oczywiście Edwardowi życzenia i to jest normalne, bo on nam też składał. I rano budził cię telefon pod tytułem, wiem, że już jesteś taka stara, ale życzę ci wszystkiego najlepszego i to było urocze. Natomiast ja w kolejce też nie stałam żadnej. Nie wiem, o jakie kolejki chodzi. Może było jakieś przyjęcie tronowe, na które ja się nie załapałam, ale ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, że z władzą tyle tylko, ile trzeba. A czy telewizja jest takim męskim miejscem? Pytam też o to dlatego, że trochę się u was zmienia dyrektor programowy, dyrektorka programowa, to dziś kobieta, Lidia Kazem. Ja myślę, że u nas jest akurat różnorodność i pół na pół. Jest mnóstwo pracujących kobiet. Dzisiaj opowiadałam w telewizji, bo były dziewczyny, które mają zachęcać młode kobiety, a przede wszystkim dziewczyny, do wzięcia się za IT, za nowe technologie, że to nie jest tylko dla chłopaków. I ja się wtedy dla mnie na przykład zupełnie nie. No właśnie, dla niektórych nie. Nie ma to żadnego znaczenia. I dlaczego na plakatach na Politechnikę jest ty chłopcze, powinieneś zrobić. Nie, dziewczyny też są znakomite w tym. I wtedy się pochwaliłam z dużą przyjemnością naszą szefową IT. Jest kobieta, młoda kobieta, fantastyczna zupełnie. I mnóstwo kobiet w tej części zarządzającej TVN-em, czy w części wydawców, producentów, to są raczej kobiety. Więc myślę, że u nas jest Prawo i Sprawiedliwość. Wspomnieliśmy o tej kobiecej sile. Ty byłaś u nas i na okładce Siła Kobiet i wielokrotnie mówisz w wywiadach o tym, co, jakie są ważne po prostu sprawy dla pań. Pod tymi artykułami u nas, czy takimi grafikami, które robimy czasem z okazji urodzin, imienin, to może rzadziej, tysiące wpisów. Wow, ale Dorota jest odważna. Ale Dorota ma siłę, by to wszystko powiedzieć. Ona w ogóle nie owija w bawełnę, mówi prosto z mostu. Z czego to wynika, że ty w sumie jesteś w mniejszości? Dlaczego te wszystkie kobiety tak mocno cię podziwiają, ale nie mają tej siły, by być takie jak ty? Ja po pierwsze mam łatwiej, bo mam możliwość dania głosu. W telewizji, w wywiadach, w różnych felietonach, które piszę i tak dalej, i tak dalej. Mam więcej tych możliwości niż inne panie. Ale też chcesz tego ja głosu. Chcę i jestem nauczona z domu, że trzeba mówić głośno, prawdę i się jej nie bać, nawet jeśli potem dostanie się w dupę. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Ja uważam, że taką drogą trzeba iść. Natomiast rozumiem też kobiety, które, nie wiem, są mobbingowane, są w trudnych związkach, są w związkach przemocowych, którym brak siły, żeby się przeciwstawić. Ale nie rozumiem za to kobiet, które są na przykład w jakiejś instytucji, razem pracują, widzą, że powiedzmy, że to jest mężczyzna, ale może być też kobieta, niszczy drugą osobę i nie staną frontem za kimś, kto doświadcza na przykład mobbingu w pracy. Nie pokażą, że siła jest w grupie. Nie zostawimy tej osoby samej z takim traumatycznym doświadczeniem. Jeśli poczujemy, że ktoś za nami stoi, będziemy dzielniejsi i odważniejsi. Ale uważam, że powinniśmy dziewczynki od najwcześniejszych lat uczyć tego, żeby mówiły głośno to, co myślą. Spotykasz wiele kobiet na co dzień. Czy jakieś z nich stały ci się bliskie na tyle, że pomagasz im po prostu po cichu, że są jakoś bliżej w twoim sercu, że zostały na dłużej? Szkoda, że nie mam ze sobą telefonu, bo pan Karol go ukrył skrzętnie, żeby nam tutaj nie dzwonił. Tak. Ale dzisiaj dostałam od dziewczyny, która była moim gościem. Nie pamiętałam tego, przyznam. 5 lat temu powiedziałam jej, żeby robiła swoje. Bo miała swój pomysł na życie, ale też miała pomysł na rodzinę, robiła coś innego, a marzyła, miała takie marzenie zawodowe. I ona mi dzisiaj dała karteczki, na tych karteczkach ona napisała to, co jej powiedziałam i ona przyszła dzisiaj po 5 latach i mówi, robię to, co chcę, mając 2 dzieci. I zostawię sobie te kartki w telefonie na zawsze i mam wiele takich sytuacji, w których wiem, że jakieś wsparcie, czasami nawet dobre słowo, może komuś bardzo pomóc albo zmienić jego losy. Wróćmy też do telewizji. Czy masz takie wrażenie, że kobiety po 60 roku życia
są niewidzialne trochę? Mówię o tym, że... Ale zobacz, jak popatrzymy na takie pary programów śniadaniowych, na jak są zestawieni kobiety z kobietami, czy mężczyźni z kobietami, to wyjdzie, że jesteś najstarsza i że twoje koleżanki, no nie ma po prostu drugiej takiej prowadzącej. Może dlatego, że ja mam siłę przebicia, może dlatego, że ja bardzo chcę i się nie starzeję tak pod tytułem sflaczały i znudzony światem człowiek. Wydaje mi się, że jestem wiecznie młoda, może ciało jak z pączkiem wczoraj, może jest pączek uschnięty, ale nadzionko jest fantastyczne, bo dużo rzeczy robi i chcę robić i w dalszym ciągu mam siłę. Natomiast popatrz, Kasia Dowbor robi swój program. Kasia jest też po 60, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, bo Kasia nigdy tego nie ukrywa. Elżbieta Jaworowicz robi swój program. Myślę, że to jest tak, jak bardzo chcesz, to możesz. Ale oczywiście najważniejsze jest, że idzie młode i młode w telewizji. To jest świeżość. To jest nowe spojrzenie na dziennikarstwo. Ono zawsze będzie wygrywało z nami, ale trochę seniorów, masterów czasami musi być w tle, bo nie ma tylko telewizji. To nie jest telewizja dla dzieci, to jest telewizja dla wszystkich pokoleń, a my się starzejemy. Mhm. Ci młodzi prowadzą, jako nowi prowadzący, programy śniadaniowe. Też bardzo dużo osób nowych weszło do telewizji z programami randkowymi. Obserwujesz te kariery z przyjemnością? Tak, ja w ogóle uważam, że ja się żadnej młodej konkurencji nie boję. Jak ktoś się bez przerwy ogląda do tyłu i myśli, na pewno mnie wyrzucą, bo już przychodzą młodzi, to ja w ogóle tak nie myślę. Cieszę się z każdej dobrej kariery młodego człowieka, z każdego sukcesu, z fajnie zrobionego programu, że znaleźliśmy kolejną młodą osobę, która jest ciekawa. Programy randkowe w ogóle mnie nie interesują. Patrzę na nie, bo czasami one pojawiają się, czy goście pojawiają się w naszym programie, ale dla mnie to jest rodzaj programu, których absolutnie nie chcę oglądać i uważam, że są. Poza tym, że są ładne wyspy i ładne piersi i panowie mają tarkę z przodu, to jest jedna wielka pustka, że aż dudni w cembrowanej studni. I też trochę nawiązując do tego, czy w tym worku telewizyjnym twoim zdaniem nie jest tak, że czasami jednak są osoby, które bardziej są ładne niż niosą za sobą jakość czy osobowość? No ale telewizja, jak mówię, patrzy obrazkiem. Obrazek lubi ładne. I tak zawsze będzie w każdej telewizji, chociaż zawsze odwołuje się do standardów BBC czy CNN-u, gdzie siedzą dziennikarze, ale to mówię o dziennikarzach, nie o ładnych twarzach, tylko pojawiający się ku ozdobie, którzy mają wiele lat i wiele doświadczeń i wiedzy przede wszystkim. Mówię tu też o programach informacyjnych, gdzie siadają osoby, które naprawdę głowę mają wielką, wypełnioną wspaniałymi informacjami. No tak pewnie jest, ale to jest telewizja, to jest normalne, tylko to się szybko weryfikuje. Jest ładne, ale jak będzie, nic za tym nie będzie szło dalej, to ładne... Krótka przygoda to zastąpi będzie. Zastąpi następne ładne. Tak to jest w telewizji, ale telewizja kocha ładny obrazek. Ładne kobiety, ładnych mężczyzn. Mhm. Twoim przewodnim programem jest jednak Dzień Dobry TVN. 15 lat w tamtym roku minęło. 17. 17. My z Marcinem razem pracujemy 21, idzie 22 rok, a 17 lat jesteśmy w Dzień Dobry. Mhm. No. Kupa czasu, z przewagą kupy. I jednak trochę z przewagą czasu, bo tutaj widzę, że mój kalkulator się pomylił, mimo że silnie liczyłem. Widocznie wygrany kangur w latach młodzieńczych zdecydowanie nie pomaga, albo już się zapomniało trochę. Czy miałaś kiedyś taką myśl, żeby odejść z Dzień Dobry TVN? Nie. Ja bardzo lubię poranne programy. To jest po prostu jeden wielki magazyn, w którym się różne rzeczy przewijają. W życiu nie spotkała tyle osób, dowiedziała się tylu rzeczy. Mam wiedzę z bardzo wielu dziedzin, bo ten program wymaga tego, żeby przygotowywać się, jeśli ktoś się przygotowuje, do bardzo wielu tematów i dzięki temu dzwonią do mnie jak do Google'a i pytają tam o coś, to ja wiem na przykład, tak? Jak się motyl nazywa, albo jak się kisi kapustę, albo gdzie coś znaleźć, albo jaki lekarz jest od tej specjalizacji. Taki program też służy ludziom inaczej niż TVN24, ale także im służy. I bardzo sympatyczne jest to, że można sobie włączyć o dowolnej godzinie Dzień Dobry TVN i choćby miał tylko 7 minut tego poranka, to ja się jednak czegoś dowiem, nie muszę oglądać całości. Ale jednak nie pasowała ta formuła kilku twoim koleżankom. Wcześniej odeszła Magda Mołek, która powiedziała, że mogę nawet przeczytać, żeby było 1:1, że miała dość, wolała robić swoje i nie chciała się więcej przepychać z ludźmi, którzy wiedzą lepiej. Brakowało jej wolności, jak rozumiem, w tym, co może robić. Rozumiesz takie podejście, jej decyzję? Widocznie Magda tak czuła. Ja bardzo żałuję, że Magdy nie ma w programie.
bo uważam, że znakomicie wykonywała swoją pracę. Była inna niż ja, inna niż Paulina, inna niż Kinga i każda z nas tam była zupełnie inna. Rozumiem pewien rodzaj jakiegoś wypalenia. Może Magda miała poczucie większej, chęć na większą wolność. Chciała też wrócić do dzieci. Bo mówiła, że ja myślę, że przede wszystkim chciała wrócić do dzieci, bo ja mam dorosłego syna i mi jest łatwiej poświęcać dużo czasu na to, co robię, a to jest mama dwójki małych dzieci. Więc podzielić ten świat między zawodowy a rodzinny naprawdę nie jest łatwo. Ale Magda znalazła swoją ścieżkę. Ja wierzę, tak, oczywiście uwielbiam Magdę i wierzę, że ona wróci do telewizji. Wróci i będzie robiła rzeczy, które chce robić. Może nie chciała się barować z rzeczywistością, a ja to lubię, na przykład taki sport, żeby zrobić swoje i wymusić swoje. Umiem to robić. No i muszę jeszcze o drugą zapytać, fantastyczną prowadzącą, którą wspomniałaś zresztą, Kinga Rusin. Tutaj myślisz, że też jest szansa, żeby powróciła do telewizji, bo ona w najnowszych wpisach jednak sugeruje, że to podróżowanie po świecie i bycie bizneswoman to jest to, co ją najbardziej teraz kręci. Ja uważam, że Kinga znalazła swoją ścieżkę, której jej nieco zazdroszczę. Jak jeszcze pokażę jedno zdjęcie, to pojadę do niej. Czyli ta ścieżka nie bizneswoman, tylko turystyczna. Turystyczna na Kostarykę i powiem jej, co o tym myślę, ale myślę, że ona jest szczęśliwa. Ja widzę to, ale jest coś takiego jak choroba telewizyjna. Więc może doświadczenia, które Kinga zbiera teraz, na przykład podróżnicze, bo biznes to jest jedna część jej działalności, przerodzą się w coś, co będzie telewizyjnym cyklem. Przecież tego nie wiemy. Poznała światy, do których my nie dotarliśmy. Była i spotkała ludzi, których my nie spotkaliśmy. Zbiera materiał na nowe. Moim zdaniem tak. I jeśli uzna, że chce, że potrzebuje, a może żyje życiem wolnego człowieka. Wczoraj zadzwonił do mnie przyjaciel, który też pracował kiedyś w TVN-ie, więc to nie jest jedyna osoba, która rezygnuje z jakiejś funkcji. Powiedział mi, wiesz gdzie jestem? Nie wiem, w Genui mieszkam. O, mówię, sukin, kocie, ty jeden. Mam 16 stopni w cieniu, tak, kilometr do plaży. Krótkie spodnie noszę tylko i klapki, a mój kot czuje tu się bardzo dobrze, będę tutaj pracował zdalnie. Ludzie wybierają też takie ścieżki, trzeba to uszanować, trochę im zazdroszczę i fantastycznie jest to, że każdy w tym się spełnia. Ja uważam, że Kinga jest człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, a kiedy będzie chciała, myślę, że każda telewizja ją łyknie. Gdybym Ciebie poprosił jeszcze o rozwinięcie tego terminu choroba telewizyjna, chodzi po prostu o przesycenie? Tak, może być przesycenie, może być brak realizacji jakichś właśnie swoich marzeń, na których nam bardzo zależy. Telewizja to też trudny sport, trzeba sobie powiedzieć, bo pewne rzeczy trzeba wyegzekwować, o pewne rzeczy musimy walczyć, o taką swoją zawodową wolność też czasami trzeba się z kimś pobarować, więc może to kogoś zmęczyć i zniechęcić, ale ja lubię tę telewizję, ja ją lubię robić bardzo, bo uważam, że to jest jedna z fantastyczniejszych przygód w moim życiu, a praca marzeń. Lubię robić to, co robię i jeszcze mi za to płacą. A robiłabyś Dzień Dobry TVN bez Marcina? Nie. Macie jakiegoś rodzaju umowę, czy to po prostu nie trzeba tego wypowiadać, nie trzeba bo tego każdy mówić. Z was wie, że... Nie trzeba tego mówić. Przyszliśmy tutaj razem i to jest moim zdaniem najlepsza odpowiedź na twoje pytanie. Razem zdecydowaliśmy, razem się tu pojawiliśmy, razem jesteśmy tyle lat. Myślę, że tak, w takiej formie staramy się nie zestarzać, a nie znudzić sobą, też nie przesycić sobą, żeby nas nie było aż za dużo. Dlatego dobrze, że jest dużo par, bo można sobie wybierać prowadzących, których się kocha albo których się lubi oglądać. Ja uważam, że widz ma wybór, ma guzik, może przełączyć na inny program. To jest piękne, że żyjemy w wolnym kraju jeszcze i możemy sobie wybierać telewizję, platformę, film, który chcemy oglądać i nikt nam nic nie każe i nie ma dwóch programów. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że ciebie nigdy ta choroba telewizyjna, to przesycenie i różnego rodzaju emocje nie dotknęły w takim stopniu, żeby już wyjść poza te granice, gdzie ty mówisz stop, dziękuję, że faktycznie dalej w tym trwasz, bo tak jak mówisz, to lubisz. Teraz już wiem właśnie, o co chodzi, bo przychodząc dzisiaj do studia, które jeszcze było puste, nie znałem odpowiedzi na to pytanie. Ale wydaje mi się, że jeszcze jest jedna odpowiedź, jeśli mogę ci przerwać, na to pytanie. Ja poza telewizją robię inne rzeczy. Ja mam, jak mówił prezydent Kwaśniewski, czy to prezydent Wałęsa, już nie mam, drugą nogę. Nieważne, czy lewa, czy prawa. Zajmuję się, mam swoją firmę, zajmuję się biznesem, robię wykłady, robię szkolenia, związane z moim zawodem i z biznesem. Prowadzę imprezy, które lubię prowadzić, bo jest bezpośredni kontakt z ludźmi. Piszę, no uczę. Boże, mam jeszcze inne rzeczy. Więc telewizja nie jest jedyną rzeczą, którą robię, bez której umrę. Mam inne zajęcia, które równie lubię i w ogóle lubię różnorodność. Uważam, że ta zmienność, tak jak z Marcinem mamy, zawodowa zmienność ciągle,
daje nam to, że się nie nudzimy tym zawodem, bo ciągle trzeba się uczyć czegoś nowego, niezależnie od wieku, jaki się ma. Mhm. To tym bardziej, czy jest może czasem tak, że sobie po prostu wstajesz, otwierasz te oczy i myślisz, dobra, jeszcze 2, 3, 8 lat i emeryturka telewizyjna. Nie, no na pewno emeryturka telewizyjna, bo przecież nie będzie mnie Marcin woził na wózku inwalidzkim i nie będę popieprzać z tym chodzikiem, człowieku. Przecież to się kiedyś skończy, ale dopóki jestem w formie także intelektualnej, żeby dziś mi nie ulatywały słowa i nazwiska, żebym chciała wstawać rano o 4, bo o 4 wstaję do dzień dobry, jeszcze jest jakiś czas. Jak będę wiedziała, że się już nie sprawdzam, na pewno sama z tego zrezygnuję. Trzeba wiedzieć kiedy. Bez żalu po prostu. Absolutnie, będę robić inne rzeczy. Natomiast myślę sobie tak, że telewizja nie istnieje tylko, tak jak mówiłeś, z młodymi ludźmi. Muszą być osoby, które mają doświadczenie, które mogą tym doświadczeniem dzielić się z innymi. I to może być moja rola potem. Pokazać ludziom, uczyć młodych ludzi, jak mają zostać dziennikarzami telewizyjnymi czy innymi. To jest fantastyczne. Czegoś się nauczyłaś, daj to komuś innemu. No więc my cię potrzebujemy, widzowie cię bardzo potrzebują, bo Dorota, jest tak, że jak nie wiem, nie macie w jakimś wydaniu, to się zdarza raz na tam bardzo długi czas, albo ostatnio nie było cię na konferencji, prozaiczny powód, po prostu nagrywałaś w Krakowie grę. Kto to wie, dokładnie. A tam cały internet bucha, że Doroty dzisiaj nie było, więc po prostu jak najdłużej musisz być z nami, ale kilka lat temu przyznałaś, że te nieobecności czasem spowodowane są twoimi migrenami. Tak, tak wtedy został nazwany ten powód. Czy dzisiaj możesz prowadzić program śniadaniowy spokojnie? Nie. Niestety. Jestem w wieku po menopauzie i już to powinno ustać. To jest tak, jeśli Państwo nie mają pojęcia o migrenie, to nie znaczy, że napieprza główka. No właśnie, ja nie mam pojęcia, więc jakbyś mogła. Tak, to jest ciężka choroba dotycząca ponad dwóch milionów Polaków. Potworne bóle głowy, jakby rozsadzało mózg. Są bardzo różne jeszcze kłopoty, które są związane z migreną. To jest utrata wzroku, marmurzenie szczęki, wymioty, niewiarygodne, w ogóle to jest krew cieknie z nosa, nie widzisz na oczy, jesteś półprzytomna, to jest ból, którego nie da się opanować. I w wypadku wielu osób, tak jak mnie, jest to migrena, na którą nic nie działa. Przetestowałam wszystkie leki, akupunktury, ostrzykiwania botoksem, skroni, bo podobno miało pomóc, nic mi nie pomaga. Jestem w tym wieku po menopauzie, w związku z tym ta migrena zwalnia, czyli jest rzadsza, ale jak już mnie trafi, to odbiera życie. Ja mam świadomość tego, że przestaję dobrze mówić, więc zaczynam zwalniać. W oku, jeśli Państwo mieli kiedyś taki kalejdoskop, jest dla dzieci, pamiętasz? Takie rozstrzela się szkiełko, to masz mniej więcej to w obu oczach. Czuję, że tracę przytomność z bólu i trafiam wtedy na oddział ratunkowy, na oddział reanimacyjny. Więc to nie jest żart. Był taki moment, kiedy zemdlałam z bólu w Dzień Dobry i to było mniej więcej tak, że ja już wiedziałam, mówiłam coraz wolniej i powiedziałam do Marcina, Marcin, ja zemdleję na reklamach. I doczekałam do reklamy, trzask. I trafiam na oddział, gdzie leżą ludzie ciężko chorzy. Podawane są leki, czasami spędzam tam parę dni, żeby powrócić do normy. To jest wrażenie, jakby ktoś uciskał mózg, jakby żelazna obręcz zaciskała się dookoła głowy, jakby miała ci głowa eksplodować, jakbyś bardzo często, zresztą trafiamy do migrenicy, trafiają do szpitala z podejrzeniem wylewu, pęknięcia tętniaka, bo są bardzo podobne objawy. I znowu jest sprawdzanie, co w tej głowie siedzi. U mnie tam siedzi co innego, nie tętniak na szczęście, ale siedzi ten przerażający ból, który odbiera mi możliwość normalnego funkcjonowania. Czy możesz coś zrobić, żeby jednak być trochę spokojniejszą? Albo czy ekipa po tych... Ekipa wie, co robić. Ekipa wie, co robić. Ja też mogę w moim programie powiedzieć, muszę natychmiast zejść z anteny. Oni wiedzą, że to nie jest mój kaprys, ani że szybko siku, tylko po prostu dzieją się te rzeczy, które należy uprzedzić. Niektórzy z migreników, których serdecznie pozdrawiam i współczuję, mają tak zwaną aurę, czyli coś się zaczyna dziać, tak jakby błyski wokół i wtedy już można wiedzieć, że migrena nadchodzi. Ja tej aury nie mam, tylko mam tak gwałtowny ból, że lepiej, żebym zeszła z anteny i zostawiła Marcina, co mi się raz zdarzyło, niż
żeby wydarzyło się coś dziwnego na antenie, bo po prostu to jest zupełnie niepotrzebna sensacja. Mhm. Więc poważna choroba, tak zwana choroba przewlekła, są już miejsca, w których się leczy te bóle migrenowe. No jak mówię, na mnie nic nie działa, więc mam nadzieję, że po prostu będzie ich coraz mniej, rzadziej. Wyobrażam sobie właśnie, że to musi być bardzo trudne dla każdego, kto te migreny przewlekłe ma, bo możesz, no bo chcesz żyć normalnie i nie wiesz, kiedy cię to trafi, nie wiesz. A lekarze mówią, niech pani to zostawi wszystko w cholerę i skupi się na swoim zdrowiu. Nie mówią, dlatego że migrena poza tymi dniami, kiedy wyłącza z życia, nie przeszkadza tym osobom. Nie są ani mniej twórcze, ani mniej pracujące, nic z tych rzeczy. To po prostu jest tylko niespodzianka w życiu, której się nie możesz spodziewać i trafia w najmniej naprawdę czasami dobrych chwilach. Ale jak mówię, wiele osób żyje w Polsce z tą chorobą. Myślę, że powinien być program narodowy, który pomaga osobom, które cierpią na migrenę i wszystkie środki, które mogą im pomóc, należy sprowadzać. Można też popatrzeć, co się dzieje za granicą. Tam są przychodnie specjalistyczne, są leczące bóle migrenowe. I żeby państwo nie myśleli sobie, czasami jak ktoś mówi, Jezus, jak mnie boli głowa, to może być bardzo poważne schorzenie. To nie jest paluszek i główka szkolna wymówka. To jest coś, co jak bomba eksploduje w naszej głowie. Więc od czasu do czasu mam takie eksplozje i mam nadzieję, że będę miała ich jak najmniej. Mhm. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo jest wiele takich tematów, których my się po prostu dopiero uczymy. Czy migrena, czy depresja jest wielokrotnie bagatelizowana, bo nam się wydaje, że ktoś mówi, że ma depresję. Tak, niestety to już to weszło też do języka w niektórych kręgach jako jakaś taka właśnie pewnego rodzaju wymówka. Ale tych programów, które powinny być może przez rząd stworzone, chyba powinno być więcej, bo to jest po prostu studnia bez dna. I ja tylko zapytam tak, dzisiaj powiedzieliśmy o migrenie, o programie, który mógłby w tym temacie działać. Kiedyś jak cię zapytałem o sprawy kobiet, to wybrałaś jako taką najważniejszą płacę kobiet, żeby po prostu jakoś tym się zająć. Czy jest jeszcze jakaś trzecia sprawa, którą mogłabyś wymienić jako według ciebie najważniejszą w tej Polsce 2023? Ja myślę, że to nie byłby program narodowy, ale prawa kobiet, którym się nie zabiera wszystkich decyzji życiowych, bo my decydujemy za siebie. Mówię tu o tym, co będziemy robić, jak będziemy pracować, gdzie będziemy pracować, czy będziemy zajmować się IT, czy będziemy zajmować się gospodarstwem domowym, bo jesteśmy do tego stworzone. Myślę, że zajęłabym się prawami kobiet w Polsce, które są co miesiąc, co pół roku jest ich mniej i nie powinniśmy na to pozwolić. Jeśli chodzi o medyczne rzeczy, mam dosyć ponad wszystko zbiórek na dzieci. Dzieci, które są chore na SMA i trzeba im podać lek w odpowiednim momencie ich życia, ich rodzice muszą błagać o pomoc wszystkich dookoła, tylko nie kraj, w którym się urodziły. Bo kto z państwa nie wie, to jest lek, który kosztuje kilka milionów złotych. Tak jest. Państwo wydaje 70 milionów na wybory kopertowe, albo kupuje willę, nie wiadomo po co, komu, a obywatele niech zbierają. Życie dziecka, obywatele tego kraju jest najważniejsze i powinniśmy stawać na głowie, żeby każde dziecko dostało jak najlepszą pomoc medyczną w sytuacji takiej choroby w rodzinie. Wpieprza mnie to po prostu, jak ciągle trzeba prosić, jak trzeba liczyć na obcych ludzi. Ci obcy ludzie się zawsze sprawdzają. Zawsze wpłacimy złotówkę, ktoś 100 zł, a ktoś 10 tysięcy. Tylko nie od tego są obywatele. Więc wstydzę się za ten kraj, że musimy robić takie zbiórki. Wstydzę się po prostu. Uważam, że państwo nie dba o swoich najmłodszych obywateli. Ja muszę przyznać, że ja już mam taki mechanizm w głowie, że jak to państwo może coś dawać, że to, co mnie czy moich bliskich spotyka, to nigdy nie było z jakąś pomocą właśnie państwa, tylko na wszystko trzeba zapracować samemu i ja już za rzecz normalną przyjmuję to, że nie no, że pomocy po prostu nie ma, a się okazuje, że są jednak dookoła inne kraje, w których to działa zupełnie inaczej. Ty albo twoi bliscy myśleli kiedyś o tym, żeby jednak wyjechać z Polski? Nie, nigdy nie wyjedziemy z Polski, nawet jak będą próbowali nas stąd wyrzucić, nie. Natomiast myślę sobie tak, te zbiórki, jeśli one są i obywatele się sprawdzają, to jest wspaniała rzecz. Ale z drugiej strony, państwo nawołujące do dzietności, do tego, żeby mieć tych dzieci jak najwięcej, wspierające nawet jakimiś finansowymi, specjalnymi dodatkami to, żeby te dzieci mieć, wobec dzieci, które są chore, jest absolutnie okrutne. No trudno, urodziło się takie dziecko, no trudno.
Nie masz pieniędzy? No trudno. Może sobie zbierzesz. Jak to jest możliwe? Jak w ogóle można przejść spokojnie nad cierpieniem dziecka? I nad szansą, która dotyczy, dotyczy to nie tylko SMA, bo zbieramy w różnych sprawach ciągle, my pokazujemy w Dzień Dobry TVN, przypadki, państwo do nas piszą, żeby nam poprosić nas o pomoc, takich dzieci, które wymagają takiej naszej pomocy. Czasami po 5 minutach naszej rozmowy w programie zbieramy 2 miliony. To jest jedyny sens tej pracy. Ale myślę sobie, to nie jest normalne. Chcę żyć w normalnym kraju, normalnym. Żeby było normalnie, to musi minąć pewnie jeszcze wiele lat, ale zawsze można postawić pierwszy krok, głosować. Nie wszyscy to rozumieją, nie myślą o tym jako o fantastycznym przywileju, który mamy. Co sądzisz o tym, że ktoś nie głosuje przed nami wybory? Nie rozumiem tego. Jestem obywatelką tego kraju. Pierwszy raz zagłosowałam w wolnych wyborach. Pamiętam to poczucie, które miałam, że mogłam zdecydować sama i nikt mi tu paluszkiem nie stukał, moi rodzice uważali, że należy mi się pełna wolność wyboru i że sama zdecydowałam. Nigdy nie opuściłam wyborów żadnych i żebym miała być śmiertelnie chora, to bym na wybory poszła albo by mi przynieśli kartkę. Uważam, że to jest nasz obywatelski obowiązek. Co więcej, jestem radykałem w tej sprawie. Uważam, że powinno być obowiązkowe głosowanie. Szkoda, żeśmy nie nauczyli w szkole obywatelskiej postawy, która mówiłaby, że ty głosujesz, ty wybierasz, od ciebie wiele zależy. I myślę, że bardzo świadomie trzeba te krzyżyki, czy tam co państwo stawiają, polecamy stawiać. Krzyżyki. Polecamy krzyżyki, bo one zdaje się są obowiązkowe. W każdym razie trzeba stawiać je świadomie. Nie na twarz, która jest, przychodzi częściej do telewizji, bo mieszka bliżej, na przykład TVN-u, w Wilanowie i leci, żeby się pokazać, bo przecież oni to tylko po to robią. Tak naprawdę prawie ich nie ma w Sejmie, bo puste krzesła stoją, ale do telewizji przylecą na skrzydłach. Więc myślę, że nie na znane gęby politycznych pieniaczy, którzy uwielbiają się pokazywać, tylko na nazwiska osób, które robią coś naprawdę. Przyjrzyjmy się, gdzie stawiamy krzyżyk. Zróbmy to świadomie i pójdźmy, jeśli chcemy coś zmienić, musimy iść do wyborów. Rozumiem też tę niechęć, bo i politycy są wkurzający na maksa i nic nie rozumieją, tylko ciągle toczą jakieś wojenki między sobą. Nie mogą się dogadać, opozycja ma problem, ten nie chce wspólnej listy, ten chce być premierem, ten prezydentem. Jeszcze nie ma ani premiera, ani prezydenta, ani takiej możliwości. Kurwa, kłócą się o to. No nie do zdzierżenia to jest po prostu. Wreszcie, ludzie już nie chcą, się w ręce opadają. Nie, chcemy kogoś, kto wystartuje z programem, jest coś takiego. Chcemy kogoś, kto będzie wiarygodny. Chcemy nowych ludzi, którzy będą dbali o tę Polskę i obywateli, a nie o własne, partykularne, partyjne interesy. Niezależnie po której stronie są. Wiadomo, że ja jestem po jakiej stronie, ale uważam, że dotyczy to obu stron. W Dzień Dobry TVN nie ma wiele polityki. Myślisz, że ktoś dałby ci ten program polityczny? O, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie mógłbyś na żywo może po prostu. Natomiast mieliśmy polityków i muszę powiedzieć, że nasza publiczność akurat tego pasma nie bardzo lubi polityczne rozmowy. Od tego jest TVN24, od tego jest Monika Olejnik.nadii. Fakty po faktach, jest tego naprawdę dużo i jest gdzie wybierać. Myślę, że to bardzo dobry podział, że u nas polityków nie ma. Kiedyś byli i psuli powietrze. Politycy dają bana na pewne sprawy, na pewne potrzeby. Mnie teraz interesuje, czy w telewizji jest coś takiego jak ban na pewne osoby. Znasz takie zjawisko? Nie. Chodzi ci o Dodę? Już do tego zmierzasz? Tak, ale to nie... idź prostą drogą. Ale to będzie drugie pytanie. Nie mamy bana na żadne osoby. Co więcej, nie wiem, czy zwróciłeś, zaraz opowiem o Dodzie, natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, my jako jedyna telewizja zapraszamy kolegów z innych telewizji, nas już nie zapraszają. To prawda. Do nas przychodził i przychodzi, teraz już może mniej, ale Krzysztof Ibisz bez żadnego problemu, czy koledzy inni z Polsatu, czy jeszcze te osoby występujące w telewizji publicznej, nie było u nas tego problemu. U nas nie ma żadnego bana, poza może banem naszym wewnętrznym, mówię tu o sobie i o Marcinie, my na przykład wtedy, kiedy politycy przychodzili do nas, niektórych polityków ze względu na głoszone treści nie chcieliśmy gościć. Bo uważam, że dawać komuś forum, kto głosi nienawiść na przykład, no to jest błąd dziennikarski. Tak. Jeśli chodzi o Dodę, Dodę będzie naszym gościem, więc nie ma żadnego bana i żadnych zapisów, żeby ją wymiksować. Mam nadzieję, że trafi do naszego wydania. Ja na Dorotę czekam Podobno 5 marca chyba, czy 3, już można sprawdzić grafiku. Nie wiem, jak mamy dyżur, ale mam nadzieję, że Dorota trafi do nas. Ja lubię Dorotę i lubię Dodę i bardzo lubię z nią rozmawiać, bo uważam, że jest bardzo kolorową osobą, więc u nas, na Dodę, u nas, czyli u mnie i u Marcina, bana nie ma.
Ja miałem o Dodę akurat nie pytać, nie było jej ani na tej karce, ani w mojej głowie, ale wiesz, co się wydarzyło? Akurat jak wychodziłaś ze studia, to na waszym Insta Stories pojawiło się ogromne zaproszenie z oznaczeniem Dody, że przecież my cię zapraszamy, wiemy, kiedy masz premierę singla i wpadaj śmiało. Ona teraz właśnie dodała taką ankietę, powinna iść po tych 10 latach, jak zapraszają, czy nie? Jeśli zapraszamy, ma nowego singla, tak jak wielu wykonawców powinna się u nas pojawić. My nie mamy naprawdę żadnych oporów, żeby Dodę zaprosić. My lubimy wszystkich swoich gości, więc czekamy na nią z utęsknieniem i czekam na Dorotę po prostu, że przyjdzie i rozwali system, co mnie bardzo cieszy. Czekamy również. Wiele rzeczy cię kręci, bo rozmawialiśmy o tym, że to nie jest tylko telewizja. W takim razie, gdybyś miała, bo jeszcze możemy chyba mówić o takim początku roku i o tych planach na najbliższe miesiące, co cię będzie kręcić w tym 2023? Na co ty stawiasz? Będzie kręcić mnie mój nowy pomysł zawodowy, ale jeszcze ci o nim nie powiem. Dobrze. Czy będziemy mogli go zobaczyć, czy to w tych właśnie innych obszarach? Będzie można go usłyszeć. Ale nie będę tam sama. Dobrze, dobrze. Więc to mnie kręci bardzo. Bardzo kręci mnie podróżowanie, bo mam w planach sporo podróży po Europie, nie zawodowych, ale chciałabym parę rzeczy zobaczyć. Bardzo kręci mnie książka, którą zobowiązałam się napisać do końca tego roku. Nie wiem, czy się uda, bo mam bardzo dużo teraz zajęć. Nie spodziewałam się na przykład gry, kto to wie, więc pewnie przesunę premierę książki na przyszły rok. Więc kręci mnie bardzo dużo różnych rzeczy, ale ja uwielbiam robić nowe rzeczy i uwielbiam się uczyć. I jak słyszę, że ktoś mówi, oj, jestem za stara, żeby się tego nauczyć, nie mogę, to myślę sobie, popatrz kur na mnie i będziesz wiedział, kto jest stary. Dopóki się uczymy, dopóki się rozwijamy, mózg się nie starzeje, wtedy będziemy żyć. Henry Ford mówił, że kto się uczy, ma 10, 15, 20, 50 lat, ten jest wiecznie młody. Będę jak Lenin, zobaczycie. Będę leżeć, ale jeszcze się będę uczyć. Więc, bo wiek to tylko liczba? Tylko liczba i w głowie. Oczywiście są tu boli w krzyżu, tu w dupie strzyka. To wiadomo, że tak jest. Natomiast, jak mówię, to jest ważne, co tu i chęć do życia i do robienia nowych rzeczy, a mnie to kręci. Ja chcę jeszcze, chcę więcej. Mhm. I nie mówię tu o telewizji, chcę po prostu więcej innych rzeczy zobaczyć i poznać. No a teraz najbardziej kręci mnie, szczerze powiedziawszy, poza kto to wie i trochę martwię się, jak to wszystko będzie i jak się to spodoba, to, co będę robiła z tym tajemniczym nieznajomym. Myślę, że to już żałuję, że nie spotykamy się na, nie wiem, miesiąc, dwa myślimy, później. Że też czymś zaskoczymy ludzi, którzy nas czy mnie znają. Myślę, że tego się na pewno nie spodziewali. Czy ty w tych wszystkich planach swoich, tygodniowych, rocznych, bo pewnie ten kalendarz jest zapełniony do przodu, stawiasz też jakiś priorytet na rodzinę, na swój wolny czas, na to, żeby kręcił cię mąż, który cię dzisiaj tutaj przywiózł? Mąż mnie kręci, mąż jest super, syn mnie kręci i bez niego nie żyję, w ogóle nie mam powietrza, to jest treść mojego życia, więc ja umiem zrównoważyć ten czas między pracą a rodziną. Są rzeczy święte, są wyłączone telefony, tam są takie możliwości, żeby je wyłączyć. I nie umrę, świat się nie zawali, chociaż oczywiście prawym okiem będę kontrolować TVN24, czy świat się nie zmienił. No to jest część pracy dziennikarskiej. Natomiast my poświęcamy sobie czas, my jesteśmy sobie bliscy. My często, ogromnie często się kontaktujemy w ciągu dnia, żeby sobie opowiedzieć o tym, co się u nas wydarzyło. My uwielbiamy wspólne weekendy, uwielbiamy wspólne wyjazdy. Nie mogłabym sobie odmówić czegoś, co jest moją ostoją, moją bazą, moim życiem tak naprawdę najważniejszym, bo praca jest tylko dodatkiem do mojego życia rodzinnego. A jak to się robi, żeby z 30-letnim synem mieć o czym rozmawiać i tak być blisko? Rozmawiać z nim od zero. Zawsze rozmawialiśmy, niezależnie od tego, w jakim był wieku. Zawsze gadaliśmy i słuchaliśmy, co miał nam do powiedzenia, więc trzeba rozmawiać i umieć słuchać. Ja podążałam za moim synem, kiedy miał różne wybory sportowe. Człowieku, ile on sportów uprawiał. Dobrze, próbował. Kiedy wpadł w szał i komiksy amerykańskie z lat 50. i 60. stały się jego pasją, to były też moją. Kiedy słuchał dziwnej muzyki i grał na perkusji, która nie ma, wydaje dźwięku, też mi się to podobało. W każdym etapie życia byłam razem z nim w jego świecie. Jeśli my przychodzimy do domu i pytamy tylko dziecko, co słychać w szkole, dobrze? No dobrze. I każdy do swojego pokoju. To nigdy nie będzie tematu do rozmowy. My razem idziemy, szliśmy na koncert Rolling Stonesów. Okej. I zajmowaliśmy tam miejsce, razem darliśmy mordę i żeśmy tańczyli. Mimo, że to jest dorosły syn, to wie, że to jest nasze wspólne przeżycie. Myśmy mu pokazali kiedyś Rolling Stonesów, Kissów i parę innych rzeczy, które są po drodze, a on nas zabierał na koncerty Mazolewskiego. I my razem wspólnie z jego przyjaciółmi
w jego wieku chodziliśmy na te koncerty, zajmując pierwszy rząd i robiąc klakę Wojtkowi, więc tak po moim zdaniem powinno być. Czy on ma jakieś takie prośby i mówi, mamo, ale w tym twoim medialnym świecie postaw gdzieś granicę, jeżeli chodzi o moją osobę? Nie. Znaczy, okładek nie będzie. Okładek nie będzie. Raz żeśmy tak powiedzieli i to myślę, że to jest jedyna zobowiązująca rozmowa. A nie jestem osobą, którą trzeba dolepiać do Doroty Wellman i już. Mhm. Dorota, bardzo ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Wiwy.pl. Dziękuję. Spełnienia wszystkich planów i fantastycznej zabawy na planie Kto to wie. Państwo już program oglądać mogą, także zapraszamy serdecznie. Bardzo serdecznie zapraszam i zapraszam do tego, żeby wziąć udział w grze, bo można się dobrze pobawić, ale można też poznać fajnych ludzi i zgarnąć fajne pieniądze i wydać je, rozpuścić po prostu. I spotkać Dorotkę. I przegrać pieniądze, albo czasami je wygrać. Ale w większości naprawdę wygrywają, więc to jest powód do mojej radości. Dzięki ci bardzo. Dziękuję, kochani, bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu.